No to mamy kolejny dzień za sobą. Z przodu już nie ma deski rozdzielczej. Nie ma też podłogi. Dziur wam na razie nie będę pokazywał. Mam kilka, a owszem. Ktoś kiedyś napisał na YouTubie, żeby się tym absolutnie nie przejmować i nie poddawać. Próbowaliśmy wyjąć siedzenia dzisiaj i wyjęliśmy. Teraz już mamy jasność, że to jest samochód, który ma dwa dachy. Jeden u góry, drugi na dole. Na razie jeszcze wszystko powsadzane do środka, czyli mamy tutaj jeszcze klapę tylną, której nie będzie, bo będziemy ją wyciągać. Tą podsufitkę widzieliście już, więc tą podsufitkę będziemy wyjmować i będziemy ją oklejać. Oczywiście będzie wszystko wygłuszone wewnątrz, tak jak w ślimaku. Wobler też będzie tak zrobiony. Nie będę dokładał żadnych dodatkowych bajerów gdzieś tam z innych Volkswagenów, takich wypasionych, bo nie ma sensu. To wszystko, co tutaj widzicie, zostanie przez nas wyremontowane. To jest ten próg, pamiętacie, który pokazywałem w pierwszym odcinku. Ten wygląda źle. Tu mamy oczywiście dziurę. Tam mamy kilka dziur. O, leżą jeszcze narzędzia. Cała masa kabli i tak dalej. To wszystko do wymontowania. I po tym, jak to wszystko wymontujemy, będziemy tutaj zakładali nowe rzeczy, nowe wygłuszenie. Wygłuszenie oczywiście po całości samochodu, nie jakieś tam cząstki. I jeszcze wewnątrz dzisiaj jest z nami oryginalny silnik, który był w tym samochodzie, ale niestety już jutro go tutaj nie będzie. Zdjąłem już obie płosie. Zobaczcie, jak on w tej chwili już krzywo wisi. A wisi krzywo z racji tego, że sam go tak ustawiłem. Tak, wszystko wskazuje na to, że to ten przegub nas jeszcze trzyma. Ale spróbujemy go pociągnąć teraz, podnieść lekko. Tak, żeby go tam teoretycznie zluzować. I odwrócić w tą stronę. I tak sprytnie, słuchajcie. Może mało po dżentelmeńsku. No ale jednak mamy go razem ze skrzynią na dole. Mam tutaj ze sobą urządzenie, które dzisiaj nam będzie potrzebne, to znaczy część. Pozwoliłem sobie kupić 25 metrów takiego drutu w pierwszej lepszej hurtowni motoryzacyjnej do wycinania szyby. Nie kupowałem całego zestawu, bo doszedłem do wniosku, że nawet jeżeli potłuczemy dzisiaj tą szybę, no to trochę będziemy płakać i trudno, ale chciałbym wam pokazać dzisiaj, jak zrobić taki prosty przyrząd do wycinania takich szyb. Ja nie wiem, czy on zadziała jeszcze w tej chwili. Tu już kolega pozwolił sobie skrócić naszą miotłę, czyli mamy dwa takie kawałki, które będą nam służyły jako ta część, którą będziemy pociągać tą linkę. Zaraz w nich wywiercę po dwa otwory, przewlekę ten drut, który mamy tutaj. Przełożymy go pod szybą. Mamy takie miejsce, bo ktoś nam tam ładnie napchał pianki na podszybie, więc jest realna szansa, że tamtędy się przebijemy. Spróbujemy sobie znaleźć taki otworek, którym przepchniemy ten drut. No i tak naprawdę za 50 zł, wiem, że można kupić za 30 parę, czy tam za 40 parę, ale akurat nie było, a tutaj tego drutu mam bardzo dużo, więc za chwilę stworzymy z tego urządzenie warsztatowe, takie typowo nieporadnikowe, żeby wyciąć przednią szybę w naszym woblerze. Śmiałem się przed chwilą, bo... O, zobaczcie, jeden otworek już sobie wywierciłem. No i teraz gdzieś centymetr, półtorej centymetra dalej wywiercimy drugi. I raz. I centymetr, półtorej centymetra dalej wiercimy drugi otwór. Tak, i mamy takie dwa otworki, jak widzicie, wywiercone w tych klockach, przez które za chwilę przeciągnę tą linkę. O, taką ładną lineczkę. No i będziemy kombinować, jak to wszystko zrobić.
Zanim ją zdejmiemy, to ja tu przygotuję jeszcze jedną taką rzecz, którą podpatrzyłem na internecie. Przyniosę oponę, żeby położyć tą szybę na oponie po prostu. Ale uwierzcie mi, przy wycinaniu szyby, jeszcze żeśmy jej nie potłukli. Czy przy wyjmowaniu ją potłuczemy, wszystko przed nami. Na razie dół przytrzymać, górę unieść. Najgorsze są te momenty, kiedy jesteś pewny. Masz? Tak. Mam. Jest tutaj i za chwilę ją wyniesiemy w bezpieczne miejsce, daleko z warsztatu. Lecimy z szybami, tutaj wielkie pozdrowienia od energetyki dla Was. Nie ma. Wycięliśmy z moim przyjacielem, wycięliśmy szybę z przodu. Czy będziemy wycinać szyby z tyłu? Zobaczymy jeszcze. Jedziemy z tym samochodem dalej. Będziemy mieli piękne auto na ryby. Wobler w nieporadniku wędkarskim.